Jakoba. Nie, cicho, to Marek? Tak. No Marek, to Marek, Marek! Tak, to Marek! Mówiłem! Mareczek! O. Marek, a to ty naprawdę napisałeś ten list do Eli? Tak. Ugolec! A wiesz, że jej było bardzo smutno? A mi nie było. I no, bardzo piękny no, list. Marek, ci że na ty śpisz. Marek, jebaj Ele, wyjdź za mnie. A ty kurwa śpisz? Marek. Przestańcie go atakować. Dajcie mu coś powiedzieć. No dokładnie, pierdolicie. Pytania. Marek, dokładnie, Marek, wszystko dokładnie śledzę. Każdą akcję, jaka się dzieje tam. No, dobra, to nie jestem zaskoczony tym, co się stało Eli, ale ja jej mówiłem prywatnie, żeby ona nie otwierała komuchom, zomowcom żadnych drzwi i nie tłumaczyła się im nie dalej niż przez domofon lub kraty w oknach na balkonie. No, i Marek, tyle. A dlaczego napisałeś do niej, że coś sobie zrobisz? Naprawdę nie, miałeś to na myśli? Ale kiedy? Że nie. No bo Ela mówiła... A nie! Że... Było tam napisane, że nie chce mi się żyć bardziej niż no kiedyś, tak. Ale to nie znaczy to, że ja sobie coś zrobię przecież. Ale zniknąłeś z internetu dlatego, że się wstydziłeś tego? Co nie, jest... bo wkurwiała mnie. Co 12 godzin zmiana nastrojów. No to tak. I ten... Ale wydaje mi się, że ona ma bordera, wiesz? Ale... Chciałam to dobra. Powiedzieć, że ma bordera. No dosłownie. Poczekaj, bo skoro jest moją koleżanką, przyjaciółką, partnerką, nie? No to możemy przyjąć takie coś. No to czemu nie dzwoni w ogóle do mnie? Każdego dnia nie dzwoni. Czemu nic nie pisze? Pisze jakieś tam bzdury, że banuję ciebie, mam ciebie dość, czy coś. Wiesz co, Marek, ja w ogóle zauważyłam taką zależność, że jak wy jesteście razem, to wy się wspieracie i kochacie, no. A jak ty się od niej oddalasz, to ona jest jakby obcym człowiekiem w ogóle dla ciebie. W sensie jakby ona cię traktuje jak obcego człowieka. Właśnie, tak się właśnie stało. To jest zadziwiające. Takie... Wystarczy, że wyjdziesz, a ona jest w ogóle... Nie no, pojechał do psychotrupa i miała go kochać. Weź się. A mogę mieć inne pytanie z innej beczki? Marek, Nie dam ci powiedzieć. Gdyby mnie nie wkurwiła tak bardzo, żebym nie musiał się aż prosić, żeby o psychotropię zaprosił, no to bym nie pojechał. A to teraz pytanie, Marek. Bo no, widzę, no. Że czytałem, że Ela tam zgłasza wszystkich hejterów i o pomawianie i tam inne bzdety. I twierdzi, że psychotrop... ukradł tobie zdjęcia, które miałeś na telefonie. Czy ty zaznaczysz, że to prawda, czy nieprawda? Jakby przyszło do składania zeznań na policji. Ale ja nie muszę tobie nic mówić. Ja tam nic nie wiem. To wy oglądaliście tego live'a, nie ja, bo ja byłem tylko osobą towarzyszącą pod wpływem alkoholu, która nie kontaktowała, co się dzieje wokół mnie. A uważasz, że psychotrop faktycznie ci coś dodał do alkoholu? Czy po prostu byłeś zmęczony i tak na ciebie zadziałał ten alkohol? Ale trzy dni ja się czułem bardzo źle i ja nie wiem od czego się mogłem czuć trzy dni tak bardzo źle. Psychicznie w sensie, nie? Halo? To ale... ja i Marek. Marek, jak to nie wiesz czego? Ale no nie, chodzi o to, czyli nie wykluczasz, jakby... czyli nie wykluczasz, że do Olejetki mogła ci coś dodać sama Elka, tak? Czy nie? Jest, tak. Jaka Olejetka? Fajnie to nie. Ująłeś, że to można Marek, w ten sposób pomyśleć. Marek, jesteś żałosny, ale Alka pojechała do szpitala, ty się już wychylasz, daj spokój, idź. Nie wychylam się, ale rozmawiam. A chcesz coś? Dobra. Tak, chcesz powiedzieć, że jesteś naprawdę już dennym człowiekiem. Przepraszam, powiedz. Czy kabuł? Nie. Nie teraz uratować Ela. Marek, zamiast ratować Ela, to siedzieć w bodycordach. Byś się wstydził, ty kurwa. Ale Marek mieszka bardzo daleko, on jej nie wyciągnie z tego bagna, bo on mieszka na pomocy. Tak, tydzień siedział cicho, a teraz no, ta Elka pojechała do Kobierzyna, to dobrze na Discorda, zajebisty człowiek. Na Babińskim. No, jego. Nie, a, Marku, a ile siedzisz na jej Discordzie pod przykrywką? No, ja cały czas siedzę, ale nie czytam. Długo już.
Ale nie, bardziej chodzi mi o to, czy jej pomogłeś, bo na przykład na live'ie piątkowym było widać, że no Ela trochę odpływa. W sensie, że wiesz, że przerasta ją ta sytuacja, która jest. Ale kłamie to, że się martwi, czy ja żyję, czy nie. No to jest to najgorsze, że ona kłamie. Mi się wydaje, że ona nawet by sobie życzyła tego, żebym nie żył. Ej, Mareczek. Nie mów tak. Mareczek. Nie mów. To jest halo. Taki przestań, to halo. Ja chyba wiem lepiej od ciebie. Psychotropy jebał. Czemu molestowałeś psychotropa? A nie, żeby Ela widziała, że... Poczekaj, ja ci odpowiem na to. Żeby Ela widziała to, że wielbię bardziej psychotropa niż Elę. I ty... Tak, o to mi chodziło. Marku, ja mam pytanie. A czy ty nie kochałeś... To nowy ship. Nie. Marku, czy ty... Nie. Może inaczej. Czy ty kiedykolwiek kochałeś Elę? W sensie, czy myślałeś, że to nie jest tylko, wiesz... spanie ze sobą, tylko że to faktycznie, że na przykład mógłbyś do niej przeprowadzić, mógłbyś z nią zamieszkać, mógłbyś zająć Marysią, mógłbyś się nim zaopiekować. Wiesz, w tym sensie. Nie dodawaj więcej, bo ja już wiem, co ja myślę. No, że właśnie tak. Że tak mógłbym z Elą mieszkać na stałe, naprawdę. No, bo właśnie widziałam, że wy razem zachowujecie się jak normalna para. Że się kochacie, że się wspieracie. Ale nie na live. Nie chodzi mi na live na przykład. Halo, Mareczek. Przepraszam. Może ktoś wejść? Teraz ktoś obcy, nowy Halo. Do rozmowy? Mareczek, podoba mi się. Tak. Cześć, Marcin. Ciężko, czy to było zrozumieć? Nie leży. Przerywać bardzo. Nie da się. Wczoraj wyszedł i od razu nagrywał jak... Halo, Mareczek. Dobra. Niech, takie szczere pytanie. Po co byłeś u psychotropa? Żeby wkurcić Elę, po to. A to tak, a Magikol wystarczy widzieć pierdla. Ale czemu chciałeś ją wkurwić? Wystarczy widzieć pierdla. Nie mówię, Gelża. A to traktowanie, jakie otrzymywałem przez tydzień, odkąd od niej odjechałem. Druga sprawa. Żeby był kontrolowany ściek zdjęć i filmów. A nie chcę. Dobra, ktoś dzwonił do mnie teraz. Błagam cię, proszę. Powoli po serwer wyrabi. Jest zbyt dużo hałasu. Nie da się tutaj słyszeć czegokolwiek. Ale nie liczcie na to, że Ela przyjdzie. Jan jest śpiwą. Nie ma Janysa, nie ma go. Nie ma. Janysa. Ktoś nadzorował tę rozmowę. Ej, mówisz, to jest to, co wyciekłe. Ale jak zdjęcia wyciekły? Na chuj się, kurwa, kim to pierdoliłeś z koleżanką? Dla Chińskiej Republiki Partii Ludowej najważniejsze jest to, żeby... Daj mi przyjść tabletkę do ssania. To masz tutaj. Ja idę zaraz, mówię filozoficznie teraz. No już, brać. Ale ręce mi wyłamujesz. No ale co mam zrobić, kurwa, przecież nie będę, kurwa. No co tak, kurwa, szmatkę, to już pożycieraj lampy, tam gift, tutaj, klejka jest, to może wyleczyć, jak gubku.
Halo, Marek. Cukierka miętowego. Marek. On jest w szafie bocznej tam. Marek, jesteś tam? On coś mi w gardło weszło. Chodzi o niestety kamerlenkę, to jest po dwie dziewczyny. Dawaj, kubasa! Ale to ty wysłałeś zdjęcia Elki i filmiki tylko po to, żeby tylko po to, bo byłeś skurwiony na Elę, tak? Dawaj kutasa. Samej kutasa. Mówiłeś w szpieju, że jestem gruba. To jesteś gruba, kochanie. Gdzie Marek koli jajet? Nie będę wdzięczny za tę kwotę pieniędzy, którą wydała na na święta. Monik jej nie kazał wydawać tych pieniędzy, a jeśli zrobiła je w formie donate'ów, to ja nie będę odbierał jej tych pieniędzy. Uniosę się trochę wyższym honorem niż ona, no ale jeśli by chciała, to by coś tam może rzuciła. Bo gdybym się nie przyznał do tego, że ona pewnego poranka zabrała mi 100 z portfela, a gdybym się nie upomniał na zajęć kolejnego dnia... W sensie dla mnie to jest w ogóle... Bo nie miała gotówki w portfelu, ale miała na koncie. Ale ona, oddała ale, ci, czy nie? Gdybym się nie upomniał, to by nie oddała mi. Fest. Ale bez twojej wyjścia... Nie bez moje, tylko że wyjawiła mi swój cel, że potrzebuje 100 w gotówce w ręku, a nie że na koncie. No, dobra, ale oddała, co nie? Okay. Jezu, ale upominanie się o takie... Nie, ja nie będę je utrzymywał, już mam tego dość. Nie, no, ale... Jezu, a jak... W sensie byłeś na przykład na tych głosówkach, gdzie mówiła, że ona nie wie, co się z tobą dzieje i się martwi. No wiesz, no bo napisałeś taki list, że faktycznie nawet ja byłam zdziwiona, że możesz sobie coś zrobić, a nie życzę komu z uniwersum, wiesz, śmierci czy czegoś takiego. Ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Ale ona wie, że ty na przykład tu jesteś na multiku, czy ona nie wie? Tego. To po co mnie zbanowała na dwóch moich oryginalnych kontach? Ona cię zbanowała na oficjalnym koncie, tak? To Marek, jedno pytanie. A to kogo i tak... Przepraszam. Muli, wiesz? Musisz, nie wiem, zrobić. Zagłuszyłem, przepraszam. Możesz powiedzieć. Nie wiem, czy słychać, ale dalej zamiar udawać się. Po prostu chcę wiedzieć, czy się mamy przejmować, czy nie. Moją osobą się nie masz przejmować. Elu się przejmuj. Dupia mam Elkę, wiesz o tym. A mnie to wszyscy też mają gdzieś. Ja staję się coraz większym potworem w tym świecie internetu i takim chcę też być postrzeganym. Nie przychodźcie do mnie z miłą ręką, pomocną dłonią, taką z 5 złotymi, żebym sobie browara kupił. Nikt ci nie daje 5 złotych. No ale zobaczymy, jak włączę live'a i będę prosił o jakąś kasę. Nie, no chciałbym się, nie wiem, czy chciałbym się ustawić w roli osoby bezdomnej, że wy teraz dajecie mi jakiś tam tip and donate. No. Okej, czyli będziesz robił z siebie ofiarę tylko po to, żeby dostać. Tak naprawdę jest tutaj i nie trzeba się przejmować. Dobrze rozumiem? Ja wytrzymam, ale bywał... Nie, no było naprawdę kiepsko. Nie, wy nie możecie się przestać przejmować. Tylko ja muszę to ubrać w takie słowa, Właśnie, żebyście się nie przejmowali, to ja muszę teraz to inaczej obrócić. No ale wiesz, ale jak mam się nie przejmować?
Nie, no bo ja prawie umarłem. Ja, ale jak umarłeś? W sensie wewnętrznie umarłeś? Nie, bo fizycznie. A dalej, no, dalej pijesz tyle? Nie, wcale nie piję. Nie, to dzisiaj sobota jest, to mam dopiero trzecią piwo wypiłem sobie, bo na wieczór. A uważasz, że ten na przykład live u psychotropa, on cię tak zabił? Tak mentalnie, że to było tak, takie... Ale co spowodowało takiego, że ja się poczułem jakbym... Jak śmieć. No właśnie. Że po prostu, no wiesz, pojechałeś do niego, tak? I aha, tak, z oczekiwaniami i wybujanymi w kosmos. Czy coś takiego, tak? I wtedy spotkałem się z jego prawdziwą postacią i mój obiekt zafascynowania zderzył. Ale Marek, powiedz mi, jak smakował lep od psychotropa? Peterze. Ale on mnie nie potraktował źle. To ty. No on cię lekko uderzył. Ale, nie, ale ty miałeś złamany wcześniej nos? A wcześniej miałem, rok temu. Więc. Ale on wiedział, uważa, że uderzy że to teraz. Być? Uważasz, że to mogło być od tego, że miałeś złamany nos i po prostu on naruszył pewną część i to nawet nie musiało być mocno, ale po prostu trafił w ten punkt i farba się polała, co nie? Pozdrawiam psychotropa. Ale tylko tam parę chusteczek. Pozdrawiam pszczółki. Kurwa, dobra, nie przeszkadzaj. No bo naprawdę dużo chusteczek nie zmarnowałem na to, żeby wycierać tą krew. Ale Ania ci pomogła w tamtym momencie, prawda? Ale ona jemu pomogła bardziej. No pewnie, ale, że... Wiesz, że się prosiłeś. Chodzi o to, że się prosiłeś. Wiem, że się prosiłeś. Tak, ale oni z góry mieli założone to. A że cię sprowokowali? Że się tak zachowałeś? Nie. Przestań. Nie. Dobra, nie chcę gadać, bo się boję. Boję się psychotropa. Nie bój się. Nic ci nie zrobi. On cię lubi. Nikt i tak tego nie nagrywa, bo nikt nawet nie wie, że ty jesteś na fejku. Powiedz nam, czy ty faktycznie, w sensie, bo ja nie rozumiem za bardzo tego, w sensie, ty wiedziałeś, że, nie wiem, dostaniesz twarz na jego live'ie? Czy jak to wyglądało, bo... Musiał to zrobić, bo inaczej... Ale dlaczego zacząłeś się do niego przytulać? Żeby Ela widziała, że ja go wielbię, a on jest jej jedynym największym wrogiem. Czyli w tym świecie. Czyli specjalnie to zrobiłeś, już wiem. A on się wkurwił. Ty uważasz, że zirytowałeś tym live'em Elę? Że wiesz, że jakby przekroczyłeś jej granicę dobrego smaku i że ona jakby... Nie, ty chciałeś, żeby ona się na tobie zawiodła, czy... Tak, bardzo. Pewnie, że chciałem, żeby teraz zobaczyła, że wystarczy tylko głupio ze mną rozmawiać przez jeden dzień. Nie obchodzi mnie jej stan psychiczny danego dnia. Głupio do mnie pisze, no to dobra, to do psychotropa jadę i on będzie może bardziej doceniał ten moją znajomość z nim, niż ona ze mną. Czy dobrze powiedziałem? Nie wiem. No, ale psychotrop ci dobrze poradził, żebyś sobie dał spokój z Elką, tak? No ale... Znaczy, ale tak między Bogiem że to nie jest dla ciebie. To Ela ciebie wtedy uderzyła, prawda? Aha. Że miałeś taką śliwę. Ale to było bardziej dużo mocniej. A po psychotropie nie miałeś śliwy. Ale numer, ale... Dobrze, ale... cicho. Ale czy Ela cię kiedykolwiek przeprosiła za to, że użyła przemocy fizycznej? Następnego dnia. Czyli przeprosiła cię, że cię... Na kilka godzin, tak. No, ale co my te przeprosiny obchodzą, to są tak sztuczne rzeczy. Jest Marek, jak tam? No ja żyję. A wiesz, Marek, że jakbyś ty się tak samo zachował... Jak u psychotropa w domu, to ty byś spał na ulicy. Ja go szanuję, że on jeszcze miał cierpliwość, że ci jeszcze śniadanie chyba zrobił. Wiem o tym, że on fajnie... On jest dobrym człowiekiem, wiesz mi. Wiem, ale... Ja nie jestem taki dobry jak... Poczekaj, mieliśmy swoje założenia. Ale ja już nie chcę teraz o tym opowiadać w dalszym stopniu, o tym wszystkim, że jak to było. No, dobrze, Marek, może... Marek, dalej. Marek, założenia? Marek. Podium chcesz zrobić? Nikt ci nie będzie przeszkadzał. Mm-hmm. Nie, ja jestem teraz chory trochę. Nie, bo ja mówię cały czas. Dawajcie na podium. Ja jestem chory, mówię. Ale nie... Marek, a na przykład mam takie pytanie. Janis mnie nie wpuści, tak.
A, Nie chcę się wkurwiać. To jest najważniejsze. My cię nie wyzywamy, nie oceniamy, my tylko rozmawiamy. Ja mam takie pytanie na przykład, czy ty jadąc do psychotropa w ogóle w sensie wiedziałeś o tym, że dostaniesz twarz? W sensie to była jakaś taka wasza umówiona reakcja? Czy po prostu ty się byłeś zmęczony, za dużo się napiłeś? Nie. Spodziewałem się, że tak do tego dojdzie. I... Umówiliście się, ja wiem o tym. Ale czy to nie było tydzień temu o tym mówione, zanim się odszedłem od internetu? No, nie rozmawiam. A ja nie wiem, ja nie wiem, bo ja miałam tam swoje sprawy. Ja dlatego tak... Nie zadawaj. A jeżeli się to uraża, to mogę nie pytać. Macie ostatni czas, kiedy jeszcze będę tutaj na głosówce z wami, bo następny tydzień będzie wyglądał równie tak samo, że nie będzie ode mnie żadnych odzewu. A co będziesz robił w następnym tygodniu? Pójdzie do pracy. Po co? Nie będę uczestniczył w tym życiu w internecie wcale. Marku, ja mam pytanie, bo Ela jest teraz w sumie w szpitalu i nie ma kto jej odebrać. Jak się do tego odniesiesz, jeżeli byś mógł? To bym jej wypierdolił z plaskacza w tył głowy. Bo czy Ela wypuszczą po 24 godzinach? Marek. Mówiłem. Apeluję do Boga. Mówiłem zomowcom, debilom nie otwierać policji żadnej, rozmawiać przez kraty w oknach i domofon. Ona nie... Ale to by wywalili jej drzwi, wiesz? Marek, ale Ela miała takie zalążki, że wiesz, że ona mówiła, że ona sobie odbierze życie. To jest poważna sprawa, bo nie można tego paralizować. Ja jestem świadomy tego, co jest teraz w internecie, co wypływa, co się każdego dnia pojawia. No, ty też powiedziałeś, że wiesz, masz takiego na myśli i my też się martwiliśmy o to, czy ty sobie nie zrobisz krzywdy. To są bardzo poważne sprawy, nie można czegoś takiego mówić. Tak, i ze względu na was, moich widzów, obserwatorów, czytelników, to nie będę was w niczym informował. Na pewno nie powiem, jakie są moje teraz te myśli. Mnie bardziej chodziło o to, że ona teraz tam siedzi i nie ma jej kto odebrać, a mówi, że ty jesteś jej najbliższą osobą. Tak. Ona nie chce, żebyś się zabrzmiał. Przestań pierdolić. Ona nie powiedziała, że nigdy, że jestem jej najbliższą osobą. Kurwa, Marek, przepraszam. I to niejednokrotnie. Marek, przepraszam, dotycząco poprzedniego pytania, czy ona tam będzie 48 godzin. Idziemy na podium. Ela może być nawet 10 dni. Dajcie powiedzieć, koleżance. To idź po piwo, Marek. Jezus, to podium to jest takie nudne, że już przestańcie z tymi podium. Nie pierdolę to wszystko. Co wy chcecie jeszcze uzyskać ode mnie za informację? My cię nie atakujemy, Marek. Nie czuj się tak. Ty masz, Marek, problemy z pracą w tej chwili? Nie bardzo. A nie masz, Marek, w domu piwa? Nie atakujemy Marka. Przepraszam, mogę przekazać informację? Dobra, za chwilę. No bo przekaż. Proszę sobie nie przerywać. Pójdziecie na Przepraszam. Jeżeli potwierdzi psychiatra, że Ela się naprawdę źle czuje, możesz zostać nawet 10 dni na obserwację. O. Nawet do 10 dni. Ona, a nie, tak, ale, ona. Ale nie ja. No to kurwa. To co, Marek, robimy to czy nie? Zaraz. Ja mam pytanie. To idź po piwo, ja ogarnę zaraz. Jebać piwo, wytrzymaj to na trzeźwo. Nie, na podium, tam naprawdę się nie da rozmawiać. A tu ale nie ma sensu iść na podium, jak sobie nikomu nie przyzywa. Tutaj jest spokojniej niż na poprzedniej głosówce. No nie, no bo będę musiał was banować, no jak sobie przerywacie, no. Nie mam dobrze, to po prostu dajmy Jan sobie... Jan z nikomu nikt nie przerywa, jest kultura. Ustalmy sobie jakieś słowo, po prostu wypowiedzi i jak pada to słowo, to po prostu się nie odzywamy. Pomidor. Janes, ja nie wiem, czy ty widzisz na przedpokoju, co się dzieje, jak ludzie wrzucają porno, więc może przypilnuj przedpokoju. No, nie patrzmy w ogóle na przedpokój. I Mareczek, ty masz ten sam numer teraz, co miałeś? Cześć, huragan. Bo ja wyrzuciłem na Maćka, najlepszego admina, ja sobie nie poradzę bez niego. Co ja zrobiłem? Mareczku. Klasycznie, jakże się wkurwił dzisiaj na podium. Bez Maćka ciężko. Ja szanuję cię. Czy jest z nami pszczelarz? Jest. No to czemu mi nie odpowiada? Wyciszony jest, wiesz? Dobra, Marek, słuchaj. Psychotrop cię woła do siebie na serwer.
Nie, Marek, nie, ty tutaj zostajesz z nami. Rozmawiajmy normalnie, żeby się tutaj nie stało. Nie atakujmy Marka, po co go atakować. Porozmawiajmy normalnie. I chciałem powiedzieć, że jebać psychotropa, ale ja tego nie powiem, nie? Nie mów tego. Porozmawiajmy normalnie. Bo później będzie podium, a na podium nikt nie porozmawia niestety. A no Marek nie? Ja go lubię. Dorzucimy tych, co chcą mówić i tyle. Wszystkich was lubię. Tylko, że psychotrop ma chyba bana tutaj. Ma, to ma, się nie pogada. Maciek go zbanował. A Maciek, ja ten chuj nie dorzuci na podium, bo mnie nie lubi, bo jestem hejterem według niego. Nie no, wrzucę z 30 osób, 40 i tyle. No. A później Elka każe mnie wyjebać i tak się skończy jak zwykle. Marek, czy wyciek tych filmów to jest twoja sprawka? Elka ma teraz... A Elki nie ma, sorry. Ja idę po piwo. Czemu kurwa Mareczek, jak ja weszłam, to się nie odzywał od razu? Poszedł po piwo. No. Kurwa, mnie już łeb boli, ja to robię dla ludzi wszystko dzisiaj, bo ja nie mam siły już na to, serio. Ej, poświęć się, Janys, dobrze robisz. Bo Paula mówiła, że coś tam... Chory, nie chory. Ja też byłem chory i się poświęca. Marek, jesteś? A, Marka nie ma. Po piwsko poszedł, kurwa, a ja tu o suchym pysku. No nie. Janes, weź odbanuj psychotropa. Nie mogę, bo Ela się wkurwi. Ja tylko na dzisiaj. Ale Ela jest w tym momencie nieobecna. Na chwilę może. No. Później go zbanujesz, nie? Ale i tak się dowie. No ale już, ej kurwa, Maćka już zbanowałeś, to też się wkurwi, więc mówi się tylko jeden raz za dwie rzeczy. Nie, ej, ona się nie dowie, przecież ona nie ogarnia logów, Janys, daj spokój. No to dobra, ciebie, to ja nie wyszedłeś, została sama Elka i ona była zdziwiona przez 5 minut, jest zdobyła pizkę. Ludzie dlaczego są nikt ze mną nie gada? Dobrze, a macie jakieś informacje na temat Eli, Janys? Wyjdzie rano. Tak. Ja mam, ja wiem, ale nie o, powiem. O, Marek jest. Witamy. On wyjdzie nad ranem. Ale ubrana nie jest podobno, bo mówiła, że zimno będzie. Wyjdzie, Marek? A masz po niej jechać samochodem, wiesz o tym. Marek, ty z nią rozmawiałeś, jak oni ją zabierali? Nie, i nie będę dzwonił. Nie mam numeru telefonu żadnego teraz. Ja ale się wkurwię. Ty naprawdę usunąłeś w ogóle, w sensie usunąłeś, zmieniłeś numer telefonu i wiesz, i z Discorda się usunąłeś i z Facebooka i ze wszystkiego? No tak, a co? No nic, dziwi mnie to po prostu. A za chwilę to i to konto będę musiał usunąć, bo będę prywatne wiadomości czytał takie, które będą niszczyły. Zapij się, nie walaj się. Dziwi mnie to, bo... No wiesz, w sensie spędzaliście razem Sylwestra i w ogóle i to wydawało się takie, no wiesz, ta miłość taka szczera, co nie? Nie. Mareczek, ale... kurwa, hej, cześć Mareczku. Nie wiem, co ty widziałaś, ale to nic nie było szczerego. Nie? Ten żaden filmik, żadne nagranie, ten żadne zdjęcie nie... Ja pamiętam, jak do was dzwoniłam na Sylwestra, no to składaliście mi w ogóle i wszystkiego najlepszego, i że się kochacie, i w ogóle tam... No, bla, 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 co nie? Ale wydawało mi się, że jesteście szczęśliwi. Marek, słuchaj, ej, sorry, że przerywam, ale psychotrop chce z tobą pogadać, a bana ma tutaj. A ja nie chcę z nim rozmawiać. No to nie ma. Ale czemu? My się nie stresujemy, Marka. Nie, to ja odchodzę w ogóle. Nie, Marek, zostań. Nie, nie chcę, żadnych problemów. Nie chcę, nie będzie psychotropa, zostań. Kurwa, ale podobało ci się, jak dostałeś w pierdol. Lubisz to. Furagan, kurwa. Wypierdala. Nie, bo chodzi o to, że wy o nim mieliście takie zdanie, takie negatywne, jakiś negatywny właśnie obraz jego charakteru, ale ja no to się spotkałem z czymś zupełnie innym. Ale czy psychotrop ogólnie poza tym, jak się zachowywałeś i jak, wiesz, oddał ci, jak byłeś nachalny, to czy jest jest w porządku, co nie? W sensie... Ale
Gdyby nie dymy, to nie byłoby wartościowego takiego live'a. No. No tak. No ale wiesz, zrobił ci jedzenie, położył cię spać, dał ci alkohol, mogliście siedzieć. Porobił zdjęcia i może jeszcze coś więcej zabrał. No ale nie wiem, dobra. No właśnie, a propos tych zdjęć, Marek, czy to prawda, że psychotrop... Nie rozmawiaj ze mną na ten temat, nie chcę poruszać tego w ogóle wcale. Nie uważam, żeby coś takiego miało miejsce. No dobra, to tylko powiem, że Ela mówiła, że psychotrop kablem z telefonu ściągał zdjęcia. Ale to wy musicie to wiedzieć, bo oglądaliście jego... Ale, czekaj, Marek, ja na miejscu psychotropa bym cię wyjebał, nie dość, że na klatkę, też żebym cię wyjebał z klatki schodowej, jakbym ją posiadał, na kurwa ulicę, żeby cię kurwa zmógł deszcz za to, co zrobiłeś, ale wiesz... Oddaję mikrofon. Jego już nie ma. Siema. No poszedł, przepraszam Marek? Cię, Marek. Poszedł Marek już? Jest, czy poszedł? No ja go nie... Niżej, o to chodzi. Dobra, idę. A nie chcesz podium, Marek? Tam będzie miał spokojniej. Chcieliśmy o podium. Dobranoc, przyjdź. Obudź mnie, siku, jak przyjdziesz. Łomyć zęby. To gdzie mam z tym laptopem iść? Marek, uwolnij Elę. To musiałbym na piętro iść, kurwa, ale tam łazienki nie ma i gdzie ja będę strzał? Gdzie będę strzał? Ja. No, kurwa. Najgorzej jest to, że ja mam bana tutaj na tym gangusiowie. Co kurwa? Jak masz bana, jak gadasz tutaj? Ale to, nie, jest... to jest z jakiegoś konta chyba. To nie jest bana na IP, wiesz? A dobra. Na konto. Ty Marek, chcesz jakieś uprawnienia ci wrzucić? Chyba... Nie chcę. Może kikowanie, jak ktoś cię będzie wkurzał, to po prostu skikuje. Czekajcie, muszę Marka wycelować w niego, kurwa, bo mi się skakuje, tyle ludzi jest. Jebie mi się ta głosówka. Tam się nic nie ruszy. Daj mu tego bana, Sajko. Marek, to jak to było z tymi zdjęciami i filmikami? Nie powiem, ale jestem dumny z tego, że zaistniałem w świecie i jest udokumentowany i każdy mnie podziwia. Marku, a czy mogę zwolnić, ale... Specjalnie zrobiłeś telefonu Psycho bez blokady? No bo chyba... Dobra. Wy chcecie teraz popawić się w detektywa. Chcemy wiedzieć. To wy jesteście podejrzani, że teraz próbujecie teraz dociec informacji, dlaczego nie. Ja miałem zostawiony telefon bez blokady. Nie, to nie chodziło o to. Bardziej chodzi o to, że Psycho został oskarżony, że kablem z kablemi ukradł zdjęcia Eli. Tak. Ale właśnie tak, w tym momencie zostało nam przerwane to, co chciałem powiedzieć. Tak? No to skoro widzieliście to na live, no to możecie tak twierdzić. Ja nie oglądałem tego. Ja live'a. Nie widziałam, tylko Ela tak mówi. Nie, Marku, ja nie chodzi widziałam. O to, że Ela powiedziała, że Psycho to w ogóle wykradł wszystkie wasze nudesy, że w ogóle nie wiadomo, czy cię nie zgwałcił. No wiesz, no to są bardzo ważne. Nie rozmawiam. Odszedł się od Psycho, kurwa. Nie chcę, żeby teraz poruszany był na tym serwerze ten jego wątek. No dobrze, ale... Po co ci to? To idź sobie do niego na serwer. No nie, bo ja siedzę akurat tutaj. Tylko tak mnie zastanawiało, że czy... No, czy wy mieliście to uzgadniane z nim, że robicie dymy po prostu? Że wiesz, że ja też. Tu pijecie, tu się napierdalacie, że to są dymy, że ma się dziać, że mają być pieniądze, że ma być widownia czy coś. Czy to po prostu ma być na zasadzie, że faktycznie stało ci się coś złego i Ela ma rację w tym, co mówi, że po prostu zostałeś poszkodowany. Czy wy się tak umawialiście, czy zostałeś poszkodowany? Tylko o to chodzi. Przecież Marek już mówił, że jemu się podobało. Marek, powiedz coś o pieniądzach. A. Ja tych pieniędzy nie widzę żadnych. O co ci chodzi? Żadnych no ale no, wiesz, nie umawiałeś się z psycho na pieniądze, tak? Pewnie, że nie umawiałem się na pieniądze.
A na bilet dostałem? No i tylko o to chodzi. Miał ci zapewnić wit i opierunek. I zapewnił, tak? I bilet. Tak. Nie zabił. No mnie. I tyle w temacie. A to, co Ela Gawin mówi, to jest jej sprawa. A ona dała pieniądze? Jakiekolwiek? Kurwa, po tych trzech live'ach, które z nią spędziłem? Gówno, kurwa, jest. Marek, a powiedz tak szczerze, czy ty kochasz Elę? No. Ale kiedyś tutaj jakiś przelew wypłynął. Nie wiem, czy się sam nim chwaliłeś, że było jakieś 200 złotych od Eli do ciebie. Chyba, ale to było dawno temu. To chyba ja zaraz... A może 500 tak ona mi wysłała? To też również... Ale to dawno temu. Dawno temu, nie teraz. To po co poruszasz teraz o takie te kwestie? Przepraszam. Pieniędzy, które miały miejsce jakieś tam dawno temu. Te nasze płatności... Ale to nie, to wróćmy do płatności psychotropa. Nie, może nie rozmawiajmy o nim. Ale ja nie jestem zazdrosny o jego pieniądze wcale, w żadnym wypadku. Skoro ale czy stałeś się zazdrosny po tym, jak on no... Jeśli wymuszałby na mnie takie reakcje, że teraz patrz, ile ja dostałem, a ty nie masz nic. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, że on nie zbierał jak Sipiński, nie mówił, dawajcie mi kasę, jemu ludzie wpłacają pieniądze, jak on mówi, że przestańcie wpłacać. I jak się z tym czujesz? Ja też mówiłem ludziom wielokrotnie, też na swoich live'ach. No po chuj 50 zł mi jest potrzebne, jak mogą zrobić sobie podzielić na 5 złotówki właśnie tego donata, żeby się wyświetliło jakiś fajny tekst na ekranie. Kiedy odpalisz donaty na swoim kanale? Nie wiem, a co chcecie zrobić? Zablokować mi? No ja, nie, ja bym ci wpłacał. Ja mam wszystko gra. Ale czy będą live'y? Nie wiem, czy potrzeba mi jest to teraz. Marek, właśnie rozmawiałem z Elą, czy ją uwolnisz? Bo ona czeka na ciebie w Krakowie, w szpitalu. Kiedy Ela może wyjść ze szpitala? I dajcie adres. Ja po nią pojadę. Znaczy, ja wyślę taksówkę. Chodziło o to po prostu, że nie ma jej kto odebrać i ona tam siedzi i pisała... Ja wyślę taksówkę, daj adres. Żeby Marek ją odebrał, bo właśnie uświadomiła sobie, że jest z nami na głosówce i kazała mu przekazać. Dobra, Marek, jak ty się czujesz? Nie, no dobra. Trochę lepiej niż ostatnim razem, jak ją zatrzymali. Ale już nie chcesz sobie odbierać życia? Teraz? Ja nie chcę sobie odbierać życia i wy sobie nie interpretujcie moich słów w ten sposób. Także. Nie, chodzi po prostu o ten list, że my się naprawdę martwiliśmy. Tam to dzisiaj napisałeś. To bardzo dobrze, to się martw każdego dnia, bo to nie jest żadna gwarancja, co się stanie jutro. Martwię się, bo ja nie chcę, żebyś ty sobie odbierał życie, tylko... A dlaczego nie chcesz? Naprawdę, no bo mi nie zależy na tym, żeby życzyć komuś śmierci, tylko po prostu bardzo zaniepokoił nas ten list, w sensie wszystkich słuchaczy Eli i w ogóle Gawinowa, no bo jednak ten list był taki, nawet brzmiał jak nie twój, nie przez ciebie pisany, w sensie był bardzo, bardzo dosadny, bardzo prawdziwy, bardzo no taki... No kurczę, smutny, co nie? Ela go czytała i też nie wiedziała, co ma na ten temat sądzić, więc po prostu się wszyscy o ciebie martwiliśmy, pytaliśmy. No a jeżeli ty mówisz, że byłeś cały czas na tym fake koncie, no to mogłeś coś tam odpowiedzieć, co nie? Żebyśmy się nie martwili, że jest wszystko okej, że nie chcesz się zabić, że cię... Dobra, nie, przepraszam, nie było tak. Ja dopiero laptopa sobie wczoraj do pokoju przyniosłem. No i Marek. Oni piszą, że strzeliłeś do Eli z łuku, czy to prawda? Ja pierdolę. A ja z Podlasia nie pochodzę z Podlasia, żeby z łuku strzelać. Marek, uwolnij Elę i w ogóle jakbyś mógł, to pozdrów kanał Pato Kociołek, okej? Okay? No, może tam przyjdę jeszcze na live'a czasami. No. Dokończ to. Ja mogę przeczytać, co tutaj piszą ludzie? Że Marek więzisz Elę w piwnicy i żebyś ją uwolnił. Ela. To nie ja powiedziałem.
A może tak należałoby wypić jedną szklaneczkę wódki więcej, to może by takich tekstów nie było. Byście poszli wszyscy spać. Chociaż. Kurwa, Marek, ja jestem akurat po jednej szklaneczce i ja dlatego zadaję takie pytania. Marek, ej, Marek, w ogóle ale to... jak możesz pić, jak Ela jest kurwa w szpitalu? Twoja ej, zdrowie, ale fanowie on, i widzowie. On wiedział, że ona jest w szpitalu. On dopiero teraz się dowiedział. Przecież on nie przyjedzie nagle kurwa z Pomorza do Krakowa. Co wy w ogóle oczekujecie? On nie jest lekarzem. Słuchajcie, sytuacja jest poważna. Marek już jest wypuszczona, Janek spisał. Jest wypuszczona? A kto ją odebrał? Że wypuszczona już jest Ela. Gdyby była wypuszczona, to by z nami tu było. Marek, pytanie. Skąd wy wzięliście ten pomysł na ten filmik z obcinaniem łoniaków nożyczkami? Kto na to wpadł, ty czy Elka? Poczekaj, a widziałaś go? Cały ten film? No oczywiście, że tak. Mam podobno, ale chyba podobno. Kurde, ale gdzie wy macie te filmy właśnie z mojego telefonu? Na pewno nie mamy ich w prywatnych bibliotekach. No, słuchaj, Marek, jakiś tramwajarz. Jakiś tramwajarz to wrzuca. Na Discordzie psychotropa. Na ale tam nie widzę tego kanału plus 18. Ja widzę. Musisz odznakę plus 18. Nie, ja nie widzę. To jest gdzie? Jak wchodzisz w regulamin, to masz tam, czy jesteś plus 18, musisz kliknąć w tę emotkę i wtedy pokazuje ci się kanał. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Ela wyszła, wraca do domu, jest wszystko w porządku. Aha, a wiadomo jak wraca? Ma raz. Na razie na nogach, ale nie wiem, czy ten Maciek i te krzywki nie zamówi. Nic u psychotropa nie widzę, żeby było... Podobno mama ją odebrała. Czy był to pomysł na ten filmik? Nie mój pomysł. Ej. Ale mamy chociażby jakieś... O, plus 18 wszedłem, ale tutaj nie ma na tym... O kurwa, jest. No, o ja pierdolę. Ile tego? Wiesz, robiłem pysię teraz. Błe. O ja. Nawet ja jestem, nie? Jest twój członek w każdej okazałości, Marku. Ale... Zniszczony, zgięty, kurwa. Aj, tam na tym 18, nie przejmuj się, tam jest każdy, nawet ja. Dobra, to? Fajnie. Ale ten, ja, nie, że ja się będę z tego śmiał, czy cierpiał, no to fajnie, że nie, macie okazję zobaczyć. Ja się bardzo chwalę moim penisem. Aj, dobra. Idę zapalić chyba sobie. Ale nie. Kurwa, jebana, przestań mi Discorda prześladować. Kurwa, przestań mnie wkurwać. Ban, kto to powiedział? Ej, Marek, to co, ty nie wiedziałeś, że takie filmy wylecą? Ty nie wiedziałeś, że były filmy, jak sobie łoniaki nożyczkami goliłeś? No, ale to fajne jest. No nie wiem. Fajne, no. Wiesz co, Marek, to jest najbardziej obrzydliwe porno, jakie widziałem w internecie, sorry. No to pozwij kogoś, pozwij. Nie, to nie, że pozwij, tylko się zżygałem dwa razy w kible. Tylko producenta nie pozywajcie, bo już ma dosyć problemy. Ale ja jestem tak samo poszkodowany w tym momencie, tak jak i Ela, mam nadzieję, Marku, że... ale tak naga mówi sama za siebie. A co tam ona... Kurwa. Ale ja pytałam na głosówce, pytałam Eli, czy fryzurka była robiona, to Elka powiedziała, że nie. A się okazuje, że tak. Marek, kłamstwo to było. Futerko. Ale jeśli miał pomysł. Nie wiem. No kurwa, ja niefortunnie się stało, bardzo źle. Nie chciałem tego. Przepraszam, ale i również... Ale czekaj, Marek. Bardzo to jest seksu... Fajne, jak każda twoja przyszła laska wie, że przytniesz jej piśkę, nie? Nie. To profesjonalnie. Poczekaj, nie o to mi chodzi. Bo to mogło nie mieć... Nie miałoby to miejsca, gdyby nie postawa Eli, jaką ona... Kurwa, no boga. Ej, weź ty tą babę. Moja wina też również była taka. Ej, fryzjer ci moja wina. Możesz mnie uczyć, nie Marek Mistrzu. Nie no, Marek, weź mi pierdol. Wiesz, bo ogólnie ten wyciek filmików to tylko... Poczekajcie. Będąc pół godziny przed dojazdem do Gdańska... Marek, kurwa. Marek, czekaj. Nowe zdjęcia są. Oczekaj, gdzie? Muszę je zobaczyć. Świeżutkie. Od Karola Krawczyka.
Aha. Niemożliwe. Gdzie? A gdzie tu? U psychotropa? Na głównym. Czy... Tak, na głównym u psychotropa. A tak, na głównym. Po co na głównym wrzuca się to? Nie wiem, to jakiś kurwa tramwajarz jebany. Oj, gdzie to jest? Oj, ona. Już zniknęło. Marek, dobry jak chleb. No widzę, fajnie, fajnie. Marek, ale ty się nie wstydzisz takich sextape'ów swoich? Ale jeśli... Ja nie mam się... No ja nie mam dzieci, żebym się wstydził przed kimś. No w sensie wydaje mi się, że nie masz. Nie masz czego wstydzić, co nie? Ale jakby... Ej kurwa, to ja już nie wiem, czy masz, czy nie masz, bo to cały czas się zmienia. A dobra, to... Nikt... To masz, czy nie masz? Dobra, nieważne, czy mam, czy nie mam, ale nikt mnie nie wiąże z jakimiś dziećmi, żebym dobra, posłuchaj, żebym brał odpowiedzialność za te... A czekaj, ty miałem zarapować. Czekaj. A, dobra, jestem wkurwiony, idę zapalić sobie. Nie pal. Czekaj, tu zaraz zarapuję grzecznie. Nie pal, bo się kurwa zatrujesz. Uspokój się. Nie gadaj. A na plus 18. No właśnie, no na plus 18 teraz są. Możesz się sprawdzić, Marek. Już idę. Marek, jakiś nieuczesany byłeś. O kurwa, co to jest? Nieogolone to, kurwa, daj sobie. Ale naga. Ale fajnie, tak... Gdy twój konar już nie płonie, zamknij, pociągaj, nie. Płonie. Ale kto nie byłby bardziej sprytny, żeby umyć sobie ręce, żeby ktoś inny to wrzucił na serwery Discorda? Ja zawsze myję ręce. Ale nie, chodzi o to w innym sensie. O cholera, no dobra, Ela będzie zła, jeśli coś takiego ona zobaczy. Ale nie, ona wie o tym. Jej się to podoba, że to wyciekło. To nie a jest ja miałem dzisiaj zarapować, dzisiaj na rap battle, to wam powiem. Właśnie co zobaczyłem... tu się święci? Wy wszyscy tutaj jesteście pierdolnięci. No iż do psychotropa, wypierdalaj do niego, a nie tutaj pierdolisz teraz. Nie krzycz, Marek. Nie krzycz. Dobra, zamknę rymy. I tu są dymy, powaga. To może ja Marek moja Elon, równowaga. Z Elą podium pojednawcze, jak wróci, zrobicie razem. Mam nadzieję, że będzie chciał. Obciąganie, dotykanie się chujami. Powiesz jej to? Dobra, oddajmy głos Markowi. Mam nadzieję, że ona kiedyś będzie chciała też to podjąć takie wspólne zrobić. Ej, Marek, co to za zdjęcie u psychotropa na plus 18? Marek, ty chuj upierdolony! Ej, ja to widzę. Co ciebie kurwa boli na tych zdjęciach plus 18? Co no, ciebie kurwa no boli? Nic, no widzę nagą Elkę, kurwa, ja pierdolę. Kurwa, jebana! O kurwa. Właśnie widzę, co się dzieje. Cały czas się pojawia, jedno po drugim. Ale nie, mam to gdzieś. Uszy mnie bolą, rozłączam się za chwilę. Ty masz truskę? Ty masz sukienkę? Nie mam, kurwa, pierdolny człowieku, kurwa. Wyłącz to gówno. O Boże. A ty wyłącz siebie! Ej, wycisz się tego ludzia, co tam zakłóca. Erka, szukaj go, Erka. Ja już go mam. Szukaj ty mnie, szukaj. No. Nie, no nie jak wilku CV Radio, kurwa. Łeb mnie boli, kurwa. Ale kurwa ci zdjęcia, Marek, kurwa, wyjebali. A nie, to nie ty, to jest Elka przecież. Marek, kurwa. Czemu? O ja pierdolę, dobra, fajnie, wszystko widać, okej, nie. Ale nie jest fajnie. No ale czekaj, Marek, bo to już portale typu Pudelek już piszą... Że te zdjęcia wyciekły już. Nawet już Pudelek pisze, no to jeszcze lepiej. A nie, no ona cię słabe. Nie. Bo wiesz, bo walczy ze mną jedna strona z drugą. Czeka, czy to dobrze, czy niedobrze. Ej, Marek, a ty w ogóle brałeś udział dobrowolnie w tych filmach? Aha, no pewnie, że tak. Ja się spodziewałem. Na przykład moje filmy są na Pornhubie na przykład, ale tam nikt mnie nie pozna na przykład. Ojej, ale fajne filmiki mieliście na mój temat. Mam nadzieję, że jesteście jako publiczność uradowani. Ale nie umiecie nagrywać porno, Marek. Ja mówiłem wam, show up albo... Ja muszę pomyśleć teraz. Jestem na dysku. Elka się pisze, co to jest show up, kurwa. No kurwa, pszczelarzu. Pszczelarzu, sprawdź wiadomości prywatne.
Ale pisz mi tutaj na to konto, ale nie na żadne inne, bo będzie skasowane w ciągu 14 dni. Nie będę reaktywował, że ty chciałaś to napisać. Zobacz, jak mam teraz, jaki nick. W sumie nikt, mam taki nick teraz. To był współdzielony z jakimś innym człowiekiem. Podzielił mi się z tym kontem. Ojej, dobra. Skoro jest tak bardzo wiele rzeczy na mój temat, a wy dalej ten nie opluwacie mnie, ale nie w złym świetle nie gorszycie mnie, nie chcecie mnie niszczyć, dźgać magnetami. Ale przecież, kurwa, Marek, ale przecież wszyscy cię lubią, o co ci chodzi, kurwa, przecież? A tego byście się spodziewali po filmach porno, przecież to jest sama natura. Ale popatrz, jak ludzie reagują na to wszystko z szacunkiem do ciebie, tak? No. Marek, dałem ci rangę czarny kotek, se może tam robić co chcesz, ja spierdalam, byś mi się błędnie boli, nara. A mnie też, bo ja idę zapalić sobie. Marek, wiadomości na tym koncie, tam coś psychotrop napisał do ciebie. Na jakie konto? Ja jestem teraz na tym, bo nie mam. Ej, Marek, zarymuję ci teraz, dla ciebie. Ja jestem nikt, a ty sprawdź mój nick. To było do ciebie, nie denerwuj Marek. Się, wypisz jakąś mliskę. Ale czym miałbym się denerwować? To że to coś jest prywatnego. No bo ja czuję, Marek, że, czuję, że ty zaraz się znowu zdenerwujesz. Nie, tak mi się wydaje. Waszą logiką i rozumowaniem to mógłbym się zdenerwować, ale jeśli... O kurwa, jest no, tak... Marek, a czemu ty jesteś na kanale Welki? Ale to jest fejkowe konto. No ale jesteś na nim. Dlaczego? Ona cię tu nie chce. A gdzie mnie chcą? Na pewno nie u psychotropa też mnie nie chcą. No dobra, też cię nie chcą. No to zakończ. Podobno już pisałeś, ale że... co? Ja Marka na swój serwer zapraszam. Cały czas, Marek, mówiłem ci, że możesz przyjść. No, on cię zaprasza. Ja psychotropa. Dlaczego tu jesteś? Zdrawiam. Nie bądź tu. Marku, czemu ty gadasz, że ty się mnie boisz? Przecież my koledzy jesteśmy chyba. To tu się święci, wy wszyscy tutaj jesteście pierdolnięci, jesteście tak w niebo wzięci. O nie, bo sorry. Dawajcie, jak nikt nie gada. Piękny temat. Marek, nie rób sobie fejmu na Elce. Marek, spierdalaj stąd, Elża cię nie chce. Tak. Ona teraz jest co? W szpitalu, a ty nawet jej uwolnić nie możesz. Właśnie, niby tu są dymy, powaga, a jednak... ja tu wejdę, to będzie twoja równowaga. Ale Marek, wiesz? Ale chłopie, nie drzyj się. Trzeba ją uwolnić, tylko że ona jest smokiem, a nie królewną. Marku, nie obrażaj się. Chyba mówił, że idzie na papierosa, więc pewnie nas ma w dupie i nie słucha. No Marek chyba właśnie poszedł. Kiedy kuta z Marka ogółem, a to nie moje. Kiedy... Ale mogę przeczytać. Kiedy kutas Marka ogniem płonie, kiedy penetruje Elki łonie, powinno być. Kiedy czuje szał uniesień, wtedy Polska jest złota jesień. No mocne, mocne. Kurwa, jak żałuję. Pozdrawiam cię, psychotrop. Szanuję zabana. Ja wiem, moja wina. Będę za tydzień u was. No, czekamy. Ej, ale zauważcie, że zawsze, kurwa, jak gadacie o zdjęciach, to ktoś na mój serwer wypierdala jakieś zdjęcia. Pojebane. Nie, ale to jest beka, nie? Bo ktoś to robi tak, kurwa, nieumiejętnie, w sensie, żeby to było tak na mnie, że za każdym razem, już czwarty raz, jak gadacie, kurwa, z Markiem albo z Elką o zdjęciach, czwarty raz ktoś wypierdala u mnie na serwerze zdjęcia. Ja w ogóle nie podejrzane, w ogóle. Okej. Okay. Ja tak wtrącę, że ja już mam dwa piwa wypite, a ty odpierdalasz znowu jakąś kitę. Ale on tu siedzi jeszcze, czy w ogóle przez głosówki? Nie, uciekł, on przyjdzie jest. Zaraz. Uciekł. No jak, kurwa, uciekł? Jest tylko wyciszony. Poszedł na szluga. No, mówił przecież. Kurwa, szczota wyszła, no to będzie jutro taki light, że ja pierdolę. Ale kurwa, czemu ją wypuścili? Przecież ona autentycznie...
mówiła, że chce się zajebać, są na to dowody, restreamy, wszystko powinni ją przytrzymać. Przecież się kończy, zajebie i spokój będzie. Nie no, powinni ją na obserwację normalnie zostawić. Ale wbrew... kto by chciał obserwować Elkę, kurwa, jak ja na nią patrzę, ci mogę przez komputer. No kurwa, w sumie rację. Kurwa, Elkę nawet psychiatra nie chce obserwować. Nie mogę znaleźć rybu, no. Ej, czekajcie, Elka dopiero będzie miała obserwację, wtedy, kiedy pójdzie na tą obserwację swoją patologiczną. Gdzie są Elki papierki? Ja szukam, żeby sprzedać jej nerki. Na tą